Dzisiaj sprawdzimy sobie, jakie rzeczy zostały dodane do najnowszej aktualizacji Solars Marsz o numerku 2.0. Podobno są nowe sekrety do odkrycia, są nowe bronie i ogólnie możemy sprawdzić, żeby ta ziemia przestała istnieć i... Okej, to już chyba było, a nie, tego nie było. Czyli możemy rzucić w ziemię ogromną bilą. I zobaczymy, co się wydarzy. Wy w tym czasie pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym filmem. O kurde, ty, naprawdę ładnie to się prezentuje. Nie pamiętam, żeby te wybuchy były aż takie soczyste, że tak powiem. Jeszcze dla przypomnienia rzucimy w ziemię księżycem. Czemu nie? Można to zrobić. Jeżeli szukacie jakiegoś prezentu dla kogoś albo na przykład dla siebie, to koniecznie obczajcie promocję na Kinguinie, jeżeli oczywiście szukacie gier, bo tam można z Konem Flotar oczywiście taniej sobie kupić gry. Linka macie standardowo w opisie i niestety ziemia przestała istnieć. A nie, tutaj mamy... Okej, teraz ładnie mieliśmy to pokazane i uwaga, za 3, 2, 1 będzie chyba wybuch, z tego co wiem. Ogólnie zostało dodanych dużo nowych planet i są także sekretne planety, które trzeba będzie sobie poodblokowywać. Zobaczymy, czy uda się to wszystko dzisiaj zrobić, czy też nie. No jak widzicie, z każdym update'em tego pojawia się coraz więcej, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem zobaczyć, co tutaj w ogóle mamy. A, mamy, czekajcie, TNT Minecraftowe? Okej, czy mogę... Gdzie jest Polska? No powiedzmy, że gdzieś tutaj w tym miejscu, pyk, proszę bardzo. Polsko specjalnie dla siebie, TNT z Minecrafta, które zostało zdetonowane właśnie na powierzchni. Jest coś takiego jak piłka i tego nie ma. Aha, i ta piłka... Dobra, to jest głupie, to jest naprawdę głupie. Czyli bierzemy sobie piłki i te piłki będą się odbijały i w ten sposób będziemy losowali, które państwa zostaną zaraz zniszczone. Powiem wam, że dawno nie grałem w Solar Smasha, więc wybaczcie, że sobie też będę używał na przykład innych rzeczy, żeby sobie też przypomnieć, o co tutaj chodzi. Na przykład zastanawiam się, co to robiło. Okej, tu mamy ogromną eksplozję czegoś, dokładnie nie mam pojęcia, czego to jest. No i oczywiście, jeżeli takie odcinki wam się podobają Solar Smasha, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka. Jeden lajk to jedna rakieta, jaką wystrzelę właśnie w ziemię. Ja mogę tak bez końca. Zobacz na to. Te osoby zostawiły lajka i cały czas mogę klikać i klikać i klikać. Także zostaw teraz w tym momencie, to po prostu będę tutaj siedział do jutra i cały czas klikał tymi rakietkami. Czy dużo zrobiliśmy zniszczeń? W sumie nie widzę. Okej, no troszkę tego mamy. Dobra, a co to jest? A, to ja mogę sobie po prostu w danym momencie to zdetonować. I mamy ogromną eksplozję, troszeczkę większą niż zazwyczaj. Ty, o co chodzi? Level 14? Nie wiem, o co z tym chodzi. Mam jakieś... O kurde! Ty, zarąbiste to jest. Czyli to jest zwykły laserek, ten laser ciepła. I jeżeli go sobie ustawię na większy, można... W jaki sposób level 14? O, to mnie ciekawi, bo mamy jakąś dziwną broń jeszcze. Mamy też, jest zwykły miecz świetlny, którym możemy na przykład sobie przeciąć ziemię na pół, czemu nie? Ale mamy także miecz świetlny, powiedzmy, nie wiem, złożony. O, ile masz lat? 54. Czy chcesz sprawdzić wiek twojego mózgu? Uwielbiam takie reklamy, a wiecie, co jest najlepsze, że nie powinienem mieć reklam. Reklama się skończyła, to teraz spróbujmy przeciąć tym ciemnym mieczem. Oj, widzę, że tam ten miecz troszeczkę się zablokował. Dobra, jeszcze spróbujmy z tej strony. Okej, będzie ziemia przepołowiona idealnie na pół, jeżeli... nie będzie przepołowiona na pół. Patrząc na to, co ja zrobiłem, to bardziej to przypomina takiego Pac-Mana albo jakiegoś takiego potworka z dużą buzią. To jeszcze tutaj oczko by musiał... O, teraz to ładnie wygląda. Dobra, stworzyliśmy potwora na ziemi. A co my tutaj mamy? To jest też zwykły taki pocisk. Okej, a tutaj możemy mieć falę pocisków. Kurde, naprawdę dużo rzeczy zostało dodanych do tego Solar Smasha. Nie sądziłem, że aż tyle tego będzie, bo wiadomo, jest ta sekretna planeta. Może sobie do tego przejdziemy. I tak, żeby odblokować sekretną nową planetę, co musimy zrobić? Bierzemy sobie, resetujemy Ziemię. Teraz bierzemy Unknown System, Custom Planet. I co teraz? Muszę na pewno teren postawić jakiś. O właśnie, tworzymy sobie nową ziemię, powiedzmy. I plan jest taki, żeby tą ziemię zaludnić. I to musi być odpowiednia ilość ludzi tutaj na ziemi, żeby to mogło w ogóle zadziałać. I plan jest taki, żeby było 10 miliardów 800 milionów ludzi. Jak widzicie, mam już 8, 9, dobra, trzeba zmienić troszeczkę miejsce. Za chwilę będziemy mieli dyszkę, mamy dyszkę i tak, 10 miliardów jest. I teraz czekamy, aż będzie 800, tylko żebym teraz... Oj,
Oj, nie przesadził. Dobra, 780, jest, idealnie. I musimy tą naszą planetę zapisać. Podobno. I powinno to działać. Ale czy będzie działało? No to za chwilę zobaczymy. I chyba muszę to też załadować? Nie, z jakiegoś powodu... z jakiegoś powodu to nie zadziałało, chyba że trzeba jeszcze więcej, no bo zapisałem to. O, jest! Overpopulated the planet. Jest, jest, jest. I czy teraz odblokowała nam się ta nowa Ziemia? Locked, constructed. Aha, mogę coś odblokować za reklamę, ale tego nie chcę robić jeszcze. Teraz powinienem sobie iść do naszego zwykłego systemu. Moon, Cube, Earth, Locked, Locked, Flat, Earth. Jest! Mamy to! To jest właśnie to, czyli Ziemia. Jak będzie wyglądała Ziemia za jakiś czas? I o kurde, tutaj jest Europa na przykład. I jak pewnie zauważyliście... Wow, ale się to pozmieniało. Naprawdę to inaczej wygląda. Fajny, naprawdę fajny sekrecik. No to teraz czas zniszczyć może tą Ziemię ogromną choinką, jako że zbliżają się powoli święta, to niech ogromna choinka się wbije centralnie w to. W sumie nawet nie wiem, czy te rzeczy, które są tutaj, były właśnie w poprzednim update'cie, czy też zostały one tutaj dodane. I wiecie, co jest najlepsze? Że to nie są wszystkie sekrety, jakie są tutaj do odblokowania, ponieważ są chyba jeszcze ze 3 sekrety, tak mi się wydaje. Dlatego jeżeli chcecie kolejny odcinek Solar Smasha zobaczyć, no to koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem i... Halo, choinko? Czy ona wyjdzie z drugiej strony? Powinna. O, jest, jest, jest. Przedostała się w końcu. W końcu się przedostała i mamy na przykład śnieżki. Czy możemy sobie tutaj w Afrykę... rzuciliśmy śniegiem. I teraz... W sumie tylko pokryliśmy... Aha, okej. Okay. Pokryliśmy tą naszą ziemię śniegiem. A, i widzę, że taka śnieżka zadaje naprawdę dużo obrażeń. I ten teren, w który rzuciliśmy, też zamarł. Więc proszę bardzo, prezencik dla was. A, już pamiętam, było coś takiego. Było, było, było. Ale w sumie idealnie się złożyło, bo teraz mamy święta, więc można sobie po prostu do tego wrócić. I chyba trzeba było kliknąć? Nie. Coś trzeba było zrobić z tymi prezentami, żeby one wybuchły. Tylko przyznam szczerze, że kompletnie nie pamiętam co. Więc weźmy, na przykład użyjmy sobie tych zwykłych rakietek i... Czy o to chodziło? Nie, po prostu. Mamy zwykłe prezenty, okej. Okay. Na Ziemi jest dużo prezentów ludzi, którzy sobie je kupili. Co my tutaj mamy? Mamy... Oj. Co to jest na przykład? Level 12. O co chodzi z tymi poziomami? Bo ja przecież tutaj nie wbiłem żadnych poziomów. Za chwilę też sobie obejrzę reklamę, żeby odblokować jakąś tam inną ziemię, bo też widziałem, że coś takiego tutaj było. Jeżeli sobie klikniemy reset planet, tak, zresetujmy to, to patrzcie, że jeszcze tutaj jest locked constructed i jeżeli to kliknę, no to powinno się to odblokować. Niestety z jakiegoś powodu nie mogę obejrzeć reklamy, żeby odblokować tą planetę, ale spokojnie, mam przygotowany plan awaryjny i już wam tłumaczę, na czym on polega. Musimy wysłać na ziemię jak najwięcej prezentów, a później, używając śnieżek, po prostu zbijamy te prezenty. Tak, to będzie dość dziwne, ale tak to tutaj działa i jak widzicie, z tych prezentów pojawiają się różne rzeczy, bo na tym to mniej więcej wszystko polega i musimy niszczyć tak długo tą ziemię, albo tak długo wysyłać te prezenty, aż w końcu nam się ta nowa planeta sekretna odblokuje, więc zobaczymy, czy się to za chwilę uda, bo podobno jest to bardzo... Wow, ej, naprawdę wszystko z tego wypada. Ale to jest fajnie zrobione, kurde. Zastanawiam się, czy te prezenty wcześniej miały jakąś, wiecie, funkcję użyteczną, czy dopiero teraz wraz z tą aktualizacją, ogromną aktualizacją, co trzeba przyznać, zostało to dodane. Jest! Udało się to odblokować. Powiem wam, że za pierwszym razem to mi kompletnie ścięło grę, bo tyle prezentów po prostu zdetonowałem, ale mamy to, także teraz zobaczmy, jak wygląda ta planeta. 3, 2, 1 i... halo? Ładuje się? Ale to pięknie wygląda. Mamy choinkę z jakimś jądrem, które chyba generuje tarczę i mamy prezenty. Zobaczymy, czy mogę w ogóle wysadzić. O, czyli to jest ze szkła. Zobaczcie, jest takie pęknięcie. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieli, ale rzućmy jeszcze jedną ścieżkę i jeszcze jedną. I czy uda się za chwilę zbić to szkło i dostać się do środka, bo bardzo bym chciał to zrobić. Okej, okay, będzie problem. Będzie problem, dlatego użyjemy teraz tego lasera dziwnego. O, eksplodowało. I tak, i chyba mogę też wysadzić prezenty. Okej, okay, a czy mogę to wysadzić na przykład teraz?
Tak, wysadziliśmy gwiazdę, która tutaj została zrobiona. Czy pod tym coś jest? Nie, ale to jest chyba najładniejsza planeta sekretna, jaką udało się odblokować. W ogóle cały czas mi pokazuje, że są nowe rzeczy do odblokowania i nowe rzeczy do zobaczenia, ale możliwe, że sobie to zobaczymy po prostu już w kolejnym odcinku. I jeszcze rzucę tutaj po prostu parę choinek, żeby ta jedna duża choinka nie czuła się samotnie. To jeszcze, o, albo wiem, weźmiemy, użyjemy mnóstwa choinek, jak największej ilości, żeby poprzedziurawiać tą jedną choinkę. Nie wiem, dlaczego to robimy. Po prostu, bo możemy. I to jest idealne rozwiązanie, znaczy idealna odpowiedź. I proszę bardzo, wszystkie choinki tutaj rozwaliły. W ogóle, czy to jest piernik? To trochę wygląda jak piernik. Ale to może mi się tak zdaje. Ale dobra, w tym odcinku Solar Smasha to by było na tyle. Pokazałem wam dzisiaj dwie nowe sekretne planety. Przetestowaliśmy sobie troszkę nowych broni, ale pewnie wrócimy jeszcze do Solar Smasha, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.